Kuba, trwa dosyć dziwny okres przygotowawczy, bo tak naprawdę pierwszy raz w życiu chyba jesteście w sytuacji, kiedy macie okres przygotowawczy przed dokończeniem sezonu. Tak, taki drugi okres przygotowawczy. Jeden już przeszliśmy, ten zimowy, który najczęściej jest takim najcięższym okresem w całym roku. No i po tych kilku meczach, no w zasadzie nastąpiło takie podtrzymanie tej naszej formy przez ten czas, kiedy nie było tej dokładnej daty rozgrywek jeszcze znanej. Natomiast teraz znowu na nowo przygotowujemy się do sezonu. Myślę, że dużo już w zimę wypracowaliśmy, więc zwłaszcza pod takim względem fizycznym czy motorycznym, także zwłaszcza tutaj na obozie możemy się skupić już na grze w piłkę i nad taktyką. Mieliście dużo indywidualnych treningów. Na pewno, wiadomo, z jednej strony jest duża radość, że znowu trenujecie w grupie, a z drugiej strony, czy nie wiem, czuć takie odrobienie pracy domowej po tych tygodniach samodyscypliny? Można gdzieś tam zauważyć teraz na boisku, czy dobrze się przepracowało ten czas? No na pewno widać to na treningach, że ten czas nie poszedł w las. Zawsze te pierwsze treningi po takiej przerwie drużynowe wymagają też trochę czasu na takie poczucie piłki, na to, żeby wejść dobrze w te treningi, złapanie odległości, odnajdywanie się w takich przestrzeniach, gdzie jest już więcej zawodników i ogólnie dobre czucie się z piłką. Tutaj widać, że po tych treningach indywidualnych nie potrzebujemy tego czasu na adaptację i wczoraj, mimo tego, że to był pierwszy trening taki w pełnej grupie, to na pewno było dużo jakości. Przed nami powrót na ligowe boiska. Można tak naprawdę powiedzieć, że to nawet dłuższy okres minął niż między sezonami. Czy myślisz, że to jakiś mimo wszystko wpływ będzie miało na postawę, no nie tylko was, ale w ogóle generalnie drużyny, na to, jak te mecze będą wyglądały? No na pewno ta ciągłość sezonu nie była zachowana, więc można powiedzieć, że to będzie dla nas jak kompletnie nowa runda. To co teraz przed nami, te 11 spotkań, które zostało do końca sezonu. Na pewno będzie to spora niewiadoma, jeśli chodzi o inne drużyny, też nie wiemy jak one pracowały. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, co my robiliśmy, to jaką pracę wykonaliśmy. Na pewno w tym okresie byliśmy bardzo świadomi i wiedzieliśmy, jak ważny teraz okres przed nami, jak dużo meczów, jak duża intensywność. Także myślę, że u nas nie do końca nazwałbym to niewiadomą, ale taką nutką podekscytowania tego, co to będzie, bo naprawdę tego czasu było dużo i wykonaliśmy naprawdę masę roboty, więc myślę, że nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, jakie ona efekty przyniesie na boisku i też porównując ją do innych drużyn. A czy gdzieś w tyle głowy, chociaż przez chwilę, była taka myśl, że fajnie rozpoczęta runda, już abstrahując nawet od takich wyników jak w Poznaniu czy w Gdyni, no bo styl był świetny, tak, w tych spotkaniach. Punktowanie, złapaliście, można powiedzieć, wiatr w żagle i nagle ta pandemia przerwała to wszystko. Były jakieś takie myśli, że no szkoda? Na pewno, zwłaszcza na początku dużo takich myśli, wtedy kiedy nie było wiadomo jeszcze, że ten sezon dokończymy, bo na pewno ta gra wyglądała coraz lepiej, z każdym meczem było lepiej i lepiej. Tak samo w tym ostatnim spotkaniu z Pogonią, kiedy zakończone mimo wszystko remisem, ale pierwsza połowa w naszym wykonaniu naprawdę była świetna i czuliśmy, że łapiemy taką super dyspozycję i były momenty takiego dużego żalu wewnętrznego, że to tak nagle zostało przerwane, ale kiedy zapadła decyzja o tym, że dokończymy ligę, że te wszystkie spotkania się odbędą i jeszcze może nawet w lepszych warunkach, tak, przy lepszej pogodzie, więc to wszystko wróciło. Też analizujemy teraz te mecze, które za nami. To też tak trochę przypomina o tym, jak było, że naprawdę było dobrze, jest na czym budować dalej dobrą formę i wyniki w końcu sezonu. Dziwne chyba tylko w tym, nazwijmy to, okresie przygotowawczym mimo wszystko jest to, że nie będzie sparingów. To taka chyba nowość. No na pewno, no dużo jest innych rzeczy, innych w cudzysłowie, nazwijmy to, od takiego regularnego zgrupowania, bo są pewne obostrzenia, których musimy się pilnować, natomiast też mamy na pewno tutaj dużo spokoju. Nie jest to uciążliwe, to,
to, czego musimy pilnować, gdzieś tam podział dalej na grupy, zachowanie wszelkiej ostrożności przy kontaktach nawet tutaj między nami, czy też właśnie brak sparingów. Radzimy sobie, mamy szeroką kadrę, możemy zagrać zawsze sparing między sobą. Powiedz mi, kwestia powrotu już na boisko, wiadomo, że wszyscy stęsknieni, ale gdzieś tam chyba w tyle głowie jest świadomość, że to nie będzie wyglądało tak samo. Nie dość, że obostrzenia dotyczące gdzieś tam nawet witania się między drużynami, nie wiem, z sędziami, no ale też brak kibiców na trybunach. Wiem, że ten jeden mecz, który się jeszcze odbył przed pandemią, Puchar Polski, pamiętam chyba kapitan Piasta Gliwice wspominał, że no dziwnie się gra bez tych kibiców, że dziwna atmosfera i nie jest to samo. Będzie chyba tego brakować mimo wszystko. No tak, na pewno czekamy też na to, jakie decyzje zapadną, bo to jest, myślę, w dalszym ciągu taka sprawa dość elastyczna, jak będą wyglądały te mecze, jak będą wyglądały przygotowania do nich i ogólnie obostrzenia. No, ale mamy do tego jeszcze trochę czasu, my też tego nie zmienimy. Teraz mamy tutaj swoją pracę do wykonania. Jak będzie, do tego trzeba się będzie po prostu przystosować. No wiadomo, na pewno będzie to inna atmosfera, kiedy na meczu nie będzie kibiców. Tak samo jeśli chodzi o te wszystkie inne obostrzenia, ale cóż, no będzie super pogoda, super boiska, będzie trzeba jakoś nadrabiać innymi rzeczami. Dziękuję. Dzięki.